Polskie Radio Białystok. Kiedy za oknami jest trochę szaro i trochę smutno, chętnie słuchamy o sukcesach rozmaitych, sportowych tym bardziej. Zapowiadaliśmy taką opowieść i oto w studiu Jerzy Kułakowski i jego goście. Dzień dobry. Bardzo mili, przyjemni goście. Piękni goście, efektowni goście, będzie i tytułowani to, goście. Będzie to widać na naszej stronie, bo zdjęcia zrobione, a rozmowa jest nagrywana. Nie wiem, czy ja właśnie pasuję swoim wyglądem do tych pięknych gości, tak może, żeby mnie mniej pokazywać właśnie w internecie. Dobrze. Natalia Maliszewska, absolutna gwiazda ostatnich dni i tygodni. Zdobywczyni Pucharu Świata w short tracku na dystansie 500 metrów. Patrycja Maliszewska, jej koleżanka z kadry, nazwisko nieprzypadkowe, siostra, mogę nawet powiedzieć chyba muza w pewnych momentach. No i nad tym wszystkim czuwa trenerka, pani trener Urszula Kamińska. Białostocka szkoła short tracku przyniosła wspaniałe sukcesy. Ja pozwolę sobie na takie porównanie, bo tutaj często, kiedy rozmawiamy o piłce nożnej, to kibice się, prawda, oburzają. A gdzież to w Jagiellonii są młodzi Polacy? Otóż właśnie młodzi Polacy są w Juwenii Białystok, a nie w Jagiellonii Białystok, są młode Polki. I ta praca wspólna białostockiej trenerki z białostockimi łyżwiarzami zaowocowała takim oto sukcesem. Za chwilę będziemy przypominać sobie te wszystkie najważniejsze wydarzenia. Natomiast na początek, Natalia, zapytam ciebie, czy ty jakoś tak już wyrabiasz się z tym wszystkim po kolei? Tu sukces, tu trening, tu wizyta w, nie wiem, w radiu, w prasie, w telewizji, w Warszawie, w Radiu Białystok. Jak to jest? Tego czasu pewnie zaczyna brakować. Nie, na szczęście mam dobrych i pomocnych ludzi wokół siebie, którzy bardzo mocno mi pomagają, więc ja wciąż jestem sportowcem i mogę skupić się na trenowaniu i na osiąganiu swoich celi, a ludzie wokół mnie pomagają mi, żebym mogła jednak być tutaj z wami i porozmawiać o tym, co się wydarzyło przez ostatnie miesiące. Bo powiedzmy szczerze, że wszystkie panie są po treningu kilkanaście minut i tutaj szybciutko, nie na łyżwach, ale do Radia Białystok dotarłyście. I stąd na trening, czy dzisiaj już spokój? Dzisiaj na szczęście już mamy wolne po południu. Zadowolona. To się rzadko zdarza. No właśnie, jak to jest? To dzisiaj jest wyjątkowy dzień, że jest tylko jeden trening? To generalnie Urszula. Ostatnie dwa Puchary Świata były bardzo ciężkie, miały ciężki format. Zawodniczki przejeżdżały około 15 biegów w trakcie jednego weekendu i wiadomo, że te biegi były rozgrywane na prędkościach maksymalnych. Więc tak naprawdę ciało po tak olbrzymim wysiłku potrzebuje regeneracji, dlatego ten tydzień był tak naprawdę luźniejszy i dopiero dzisiaj wznowiliśmy treningi i są to delikatne treningi. Chociaż nadal tak naprawdę skutki jeszcze startu w tych zawodach są widoczne i odczuwalne. No, ogrom tych biegów sprawia, że jednak to ciało jest wyeksploatowane bardzo mocno, dlatego też powolutku wracamy do rutyny, a zwyczajowo trenujemy dwa, czasem nawet trzy małe treningi dziennie, więc mamy co robić i zbyt wiele czasu do stracenia nie mamy. Wracamy do tego, co przed tygodniem działo się w finałowych zawodach Pucharu Świata w Turynie. Tak się złożyło, że w nich były rozgrywane dwukrotnie wyścigi na 500 metrów. No i powstało naprawdę duże zamieszanie. Ja powiem szczerze, że ja nie wiem, czy ja nie byłem pierwszą osobą, która tutaj ogłosiła światu, miastu i światu, urbi et orbi, że oto Natalia Maliszewska jest już zdobywczynią Pucharu Świata, bo w wiadomościach o 16 w sobotę przed tygodniem właśnie poinformowaliśmy, tam chyba finał był kilka minut przed 16. W telewizji, co prawda, tam Aida Bella, wasza koleżanka, zresztą ogłaszała, że jak Natalia będzie druga, co najmniej, to już ten puchar zdobywa. Jest szybko, jak napisałem informację, poszło. Aha. Od tego się być może zaczęło, a później to już było wiadomo. Pan premier, pan prezydent pisali gratulacje. Wszyscy. A z kolei następnego dnia rano tutaj koledzy z radia do mnie piszą, bo ja internetu nie włączałem telewizji, że coś tu nie tak. Ja mówię, no tak, wszystko już załatwione. I okazało się, że nie tak. Natalia, przede wszystkim ten wyścig finałowy w sobotę poprzednią to były cztery starty. To się w ogóle trzeba nastawić jakoś, nie wiem, wyjątkowo mocno psychicznie, żeby to wytrzymać. Wiadomo, jaka jest stawka. Podejrzewam, że ty też byłaś przekonana wtedy, że drugie miejsce w tym wyścigu zapewnia ci puchar i cztery razy trzeba było od początku startować, być jeszcze raz skoncentrowanym, jeszcze raz wyrwać z tego startu i jeszcze raz być przed Holenderką Van Ruyven. Znaczy, to było zupełnie inaczej. Ja przyjeżdżając do Turynu, wiedziałam, że ja wchodzę na każdy bieg po to, żeby znaleźć się w tym finale i walczyć o medal. I nie myślałam o tym, nie liczyłam punktów, tak jak to się działo tutaj na pewno w Białymstoku i w większości miejscach w Polsce. Ja nie liczyłam punktów, ja tylko wchodziłam na bieg i chciałam zrobić to, co do mnie należy. A że tutaj poszła fama o tym, że już wygrałam ten puchar, no to było przedwczesna radość, ale
Ja wiedziałam, że ja wiedziałam o tym, bo internet mam w telefonie i wiedziałam, co się dzieje, ale wciąż ten start niedzielny chciałam zaprezentować się jak najlepiej mogę, a tak jak mówiłam, gdybym nawet wyszła druga w klasyfikacji ogólnej, no to to i tak byłby historyczny wynik, którym można by było mówić tak samo jak o tym, który przywiozą teraz do Polski. Ale ja pamiętam, bo te wyścigi oglądałem w telewizji, po chyba trzecim tym powtórzeniu, ty już byłaś wyraźnie zdenerwowana, machnęłaś ręką, że ile można startować. Taki moment mi utkwił, że patrzę, oho, ta dziewczyna już ma dość tych startów. Bo to jest duży wysiłek i ciężko się robi, w sumie wyszły 4 starty pod rząd na maksa, więc na każdy start szykowałam się po to, żeby wyjść jak najlepiej ze startu, no ale koniec końców, na sam koniec tego dystansu wciąż atakowałam i próbowałam wygrać ten bieg. Wyszłam druga i w sumie mimo tego, że nie wygrałam tego biegu, to cieszyłam się z tego, że byłam druga i nie myślałam o tym, że okej, zeszłam z biegu i chyba wygrałam ten Puchar Świata. Nie, zeszłam z biegu i cieszyłam się ze srebrnego medalu. To był ogromny wysiłek dla Natalki, a my wszyscy, którzy staliśmy za bandą i patrzyliśmy, co się dzieje. To jest jeszcze gorzej, bo my nie mamy na to wpływu. Ja byłam w podobnej sytuacji jak Natalia parę lat temu na Mistrzostwach Europy, że ten bieg był powtarzany, żadnej decyzji sędziowskiej, a jeżeli bieg jest tyle razy powtarzany, to znaczy, że coś się dzieje, więc ta decyzja powinna być jakakolwiek podjęta. Ja rozumiem frustrację Natalki, bo ja tak samo się denerwowałam, że ja nie miałam kontaktu z inną zawodniczką, a cały czas z jakiegoś powodu ten bieg był przerywany i na nowo tak się koncentrować jest bardzo trudno, bo to są ułamki sekundy, które można stracić, spóźnić ten start, a tym bardziej, że był już pierwszy falstart, więc trzeba było wystać bardzo długo na linii. Ale poradziła sobie świetnie i gdyby nie takie zamieszanie, to prawdopodobnie w ogóle wygrałaby ten bieg. Urszula, ty jako trenerka, co w takiej chwili możesz robić? Albo podejść, podpowiedzieć, nie wiem, nie przejmuj się, poklepać po ramieniu, albo po prostu schować się, żeby zawodniczka nie szukała tego kontaktu. Jaka tu jest najlepsza metoda? Znaczy, tutaj chyba nie ma najlepszej metody. Ja jestem generalnie spokojna, więc mnie takie falstarty nie wyprowadzają z równowagi, bo ja po prostu wiem, że to jest stały element, który się wlicza tak naprawdę w piękno naszej dyscypliny. No przyznam, że 4 razy to byłam to trochę dużo. Zniesmaczona po trzecim falstarcie, kiedy tak naprawdę no, był kontakt ciało w ciało, już nie poza w poza między zawodniczkami i taka sytuacja w takiej sytuacji sędzia powinien podyktować komuś faul. I to było zadziwiające, że 3 razy dochodzi do kontaktu między tymi samymi zawodniczkami, a nie ma żadnej decyzji sędziowskiej. I to być może było frustrujące, natomiast my nie możemy stracić tempa, my nie możemy pokazać zdenerwowania, tylko tak naprawdę trzeba wyczekać, okej, jest kolejny start, na to nie mamy wpływu, sędzia tak zadecydował, a nie inaczej. Odrzucamy to wszystko na bok i jedziemy dalej po swoje. No, na pewno było nerwowo dla widzów, bo otrzymywaliśmy wiele SMS-ów, o Boże, ten finał, wstawaliśmy z łóżka, oglądaliśmy ten bieg stojąc, więc wydaje mi się, że widzowie mieli jeszcze więcej napięcia, aniżeli my tam na lodowisku. My po prostu akceptujemy sytuację taką, jaka ona jest. Wiemy, że nie mamy wyboru i przystępujemy do kolejnego zadania. Natomiast widz po prostu, on już by chciał, żeby ten bieg jechał, żeby one w końcu ruszyły, żeby zobaczyć, jak zawodnik się odnajdzie, prawda, w tak ciężkiej sytuacji. Natomiast Natalia sobie poradziła bardzo dobrze, a ja jako trener, no cóż, mogę tylko pokazać, żeby się rozluźnić, żeby po prostu zapomnieć o wszystkim i tyle. Na tym się ogranicza moja pomoc. Po prostu zawodnik już w momencie, kiedy staje na starcie, to tak naprawdę wszystkie decyzje, wszystkie ruchy zależą od niego. On jest skoncentrowany na tym, co ma robić akurat w tym momencie, na tym pierwszym kroku, drugim, trzecim, a nie na tym, co robi trener, jak się zachowuje trener. My tam jesteśmy tylko takimi ozdobami, powiedzmy, które wyszły na podium, żeby pokazać, jestem tutaj z tobą, walczę z tobą, przyjmuję twoje zwycięstwo i cieszę się twoim zwycięstwem razem z tobą, bądź przyjmuję twoją porażkę, następnym razem będzie lepiej. Do tego ogranicza się nasza rola i tylko tyle. Także było nerwowo, ale wszystko skończyło się bardzo ładnie. Ja również, tak jak Natalia, byłam bardzo zadowolona po tym biegu, ponieważ to był ciężki bieg i nowa sytuacja znów dla Natalii i znów wyszła tak naprawdę zwycięsko z opresji. I z wielkim bagażem doświadczeń. Tak, to było wielkie doświadczenie i dla mnie, pomimo tego, że zdobyła srebrny medal, to była tak jak zwyciężczyni w tym biegu, bo nie każdy by się odnalazł w tej sytuacji, tak jak odnalazła się Natalia. Ale to była sobota, a dopiero emocje zaczęły się w niedzielę, bo tam sprawa była jasna. Van Ruijven wygrywa, Natalia musi być druga. Jeśli Van Ruijven nie wchodzi do finału, wszystko jest jak tam sobie, kto to ułoży. I znowu duże emocje, bo ten wyścig półfinałowy, w którym ty jedziesz na 5. torze, tak? Van Ruijven na 4. A jest jeszcze jedna Holenderka, Van Schulting, zdaje się. I ja sobie myślę tak, jako
taki troszkę może spiskowa teoria dziejów. Jadą dwie Holenderki, no to przecież siłą rzeczy. Jedna może przeszkadzać tobie, druga na tym korzystać. Ale się okazało, że to może moje niepotrzebne takie, jakieś takie obawy, że wszyscy są przeciwko nam. Tam było rzeczywiście sportowo. To się po prostu zajęły dwie ostatnie miejsca i było wszystko w porządku, a ta druga Holenderka awansowała do finału. To był jeden z momentów, kiedy wiedziałam, że muszę jedynie na czym się skoncentrować, to na starcie. Jeśli wygram start, to tak naprawdę już będę na pozycji, która da mi finał. Gdyby nie to, że bieg został odgwizdany, bo czyli powtórzony znowu, tak. Upadła, to po prostu byłoby tak, jak trzeba. Wyszło jak wyszło, jeszcze podczas startu gdzieś tam się zderzyłyśmy, ja zostałam wyprowadzona z równowagi, straciłam całą prędkość i jedyne co mogłam zrobić to gonić, ale dziewczyny były tak szybkie w tym biegu, że po prostu już nie starczyło sił. No i bardzo dobrze. Nie starczyło sił, ale nie starczyło nie tylko tobie, ale nie starczyło też Holenderce, która ty byłaś piąta, ona czwarta i wtedy już naprawdę wszystko było jasne. A o tym, co było później, ale też o tym, co było wcześniej, to powiemy sobie za chwilę. Wracamy do sportowych, pięknych bardzo emocji. Podczas piosenki, kiedy nie było nas na antenie, toczyły się gorące dyskusje w studiu Jerzy Kułakowski i jego goście. Tak, gościowie właściwie, Natalia i Patrycja Maliszewskie, nasze znakomite łyżwiarki z toru krótkiego i trenerka Urszula Kamińska. Mówiliśmy na koniec poprzedniego naszego tutaj fragmentu rozmowy o tym sukcesie, o tym, że wreszcie to się udało w Turynie. No i potem była radość, ale taka radość każdy sobie wyobraża, mając na przykład w pamięci ceremonię w skokach narciarskich. Stają ludzie na podium, tutaj przychodzi pan, daje złotą kulę, złoty medal, kryształową kulę, a tutaj no wzięły i nie dały nic. No nie dostałam żadnej kryształowej kuli, żadnego medalu za tą ogólną klasyfikację, ale może to nie jest najważniejsze, może to, że jak ja się czuję i czuję się zwycięsko i widzę tą tabelę klasyfikacji i widzę, że to moje nazwisko jest na najwyższym. A ja miałem taki dylemat, powiem ci szczerze, że jakoś by tak było nam miło, gdyby taki puchar tu stał i można byłoby zadzwonić ołówkiem, na przykład, o jest. Ja nawet chciałem ci przynieść taki puchar symboliczny, ale jedyny, który znalazłem u siebie w pokoju, to był taki puchar z meczu piłki nożnej samorządowcy z gminy Juchnowiec kontra dziennikarze. I myślę, no jakoś, nie wiem, no kula tam była, ale w postaci piłki nożnej tak nie bardzo chyba, co taki puchar. Ale fakt, rzeczywiście może gdzieś tam, gdyby była chociaż ta mała taka jakaś kula, puchar, cokolwiek. Mała kryształowa kulka. Nagroda, to można by było ją postawić sobie na półce i ona by sprawiała, że gdy patrzyłabym na nią, po prostu widziałabym, że zrobiłam coś niesamowitego. Nawet no byłem, to jest puchar świata, nawet tak? Przez więc chwilę, fajnie by było dostać nawet taki puchar. No, nawet tak? Przez chwilę byłem dzisiaj, jak trenowałeś na lodowisku, tam poszedłem do pana Janusza Bielowskiego, zobaczyłem, może tam jakiś taki puchar nadający się jest, ale też nie było, więc nie wziąłem nic. Nie będzie dziwne, bo tam jest dużo pucharów. Jest bardzo dużo, ale nic tam, co przypominałoby kryształową kulę. Jest sukces i właśnie ja to zawsze podkreślam. Nawet dzwoniłem do szefa Juwenii Białystok, do pana Janusza Bielowskiego, mówiąc: Janusz, jakie to wspaniałe uczucie. Ja czułem się dumny po tym sukcesie, że to dziewczyny z Białegostoku, z trenerką z Białegostoku. Nic nie mam przeciwko przyjezdnym. Ale to właśnie ta praca 20-letnia, bo ja was jeszcze nie było na świecie, a zwłaszcza nie było na świecie Natalii, tak to brzmi, tak? Kiedy ja już tutaj obserwowałem ten rozwój tej dyscypliny, kiedy jeszcze lodowisko było odkryte, to się budowało, to krok po kroku i dzisiaj mamy to, co mamy. Urszula, no coś wspaniałego, że to można było zrobić tu na miejscu, oczywiście z pomocą dobrych ludzi z całego świata tak naprawdę. Słusznie pan redaktor zauważył, że to jest tak naprawdę długa, długa historia, bo pan wspomniał o 20 latach, natomiast ja pamiętam takie 33 lata wstecz, kiedy jako 7-letnia dziewczynka przyszłam do szkoły 22 w Białymstoku i był tam pan Janusz Bielawski. Moje starsze koleżanki zaczynały wtedy karierę pod jego skrzydłami i faktycznie lodowisko, które było miejskim, w pewnym momencie pan Janusz wystarał się i miasto oddało to lodowisko w dzierżawę, więc jako czyn społeczny cała szkoła w ramach lekcji wychowania fizycznego chodziliśmy na to lodowisko, czyściliśmy szczotkami ryżowymi rurki, aby system chłodniczy mógł poprawnie funkcjonować. Myślę, że powinniśmy wyjaśnić słuchaczom, zimą. Co to jest szczotka ryżowa. Szczotka drucianka i to wymagało wysiłku, ale my wszystkie dzieci, wiedząc o tym, że dostaliśmy takie dobro jak lodowisko, że już nie będziemy
jeździć na lodowisku wylewanym pod szkołą i którego byt zależał od pogody bądź niepogody, że mieliśmy coś takiego do dyspozycji, to każdy z chęcią urwał tę szczotkę i szorował te rurki ile sił w rękach i wszyscy wracaliśmy szczęśliwi do szkoły, później ciesząc się taflą, która raz działała lepiej, raz działała gorzej, bo były agregaty, które trochę odmawiały posłuszeństwa. Nie było tak wspaniałej rolby, która przygotowywała lód, tylko były ręczne spycharki do śniegu na lodowisko. Więc ja pamiętam takie czasy. Pamiętam też upór pana Janusza, który wylewał lód przed szkołą do godziny 3 rano, abyśmy mogli, przychodząc na godzinę 8 do szkoły na lekcjach wychowania fizycznego, poślizgać się na lodzie. Więc ta historia sięga bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Mówię, to są 33 lata ciężkiej pracy tych ludzi, którzy wciąż są z nami. Są to nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zaszczepiali miłość w nas do tego sportu, generalnie do łyżew. Pamiętam też, że była wielka przychylność władz miasta. Pan Janusz poszedł, zwrócił się o 10 par łyżew do prezydenta miasta Białegostoku, a ktoś mu zaufał i dostał 20 par łyżew. To może jeszcze hokejówek. I to były łyżwy figurowe, łyżwy hokejowe. Później stopniowo zaczął wprowadzać rolki, kaski, to było coś nowego. I my jako ta młodzież jeździliśmy na łyżwach, ale w okresie letnim startowaliśmy w zawodach lekkoatletycznych, startowaliśmy w biegach przełajowych. Robiliśmy wszystko, więc byliśmy ogólnie rozwinięci, nauczeni ciężkiej pracy, szacunku do własnej pracy, bo aby skorzystać z lodowiska, musieliśmy uczestniczyć w procesie przygotowywania tegoże lodowiska. Więc tak naprawdę no coś wspaniałego i dzisiaj możemy się cieszyć tymi pokoleniami, które korzystają z naszych doświadczeń, korzystają z tego, z jakich wartości my wyrośliśmy. My przekazujemy te wartości zawodnikom i dzięki temu możemy się cieszyć, że tym, że są zawodnicy, którzy są wytrwali, którzy nie rezygnują w drodze do swojego celu, którzy poświęcają swoje życie prywatne temu, aby osiągnąć taki sukces. I to jest piękne, że dzisiaj mamy takich zawodników w naszym klubie, w naszym mieście. To jest właśnie bardzo ważne, co powiedziałaś, bo najpierw były te szczotki druciane, potem lodowisko, potem lodowisko kryte i tak dalej. Potem mieliśmy już pierwsze występy w Mistrzostwach Europy, Świata. Ja sam pamiętam, chyba z 20 lat temu jeździłem do Oberstdorfu i do Wiednia, kiedy jeszcze startowała Marta Bakier, Tomasz Sadowski, bodajże takie nazwisko kojarzę. A później były już czasy, kiedy pojawili się olimpijczycy w Eni Białystok. Pierwszy to był importowany Kanadyjczyk, Polak Maciej Pryczek, a potem Krystian Zdrojkowski, Dariusz Kulesza, Jakub Jaworski, siostry Maliszewskie były na igrzyskach, Magdalena Warakomska, choć nie wiem, czy jako zawodniczka z Opola. Paula Bzura, tak. I właśnie to, co Urszula powiedziałaś, te sukcesy wcześniej Patrycji, bo przecież 2 razy brąz Mistrzostw Europy i złoto w tym superfinale, pamiętam chyba było to, gdzie to było, w Malmie? Czy w, nie, było srebro. W Dordrechcie. Było srebro. Tak. To były te pierwsze medale na wielkich imprezach. To się wydawało wtedy jakieś takie mało prawdopodobne, kiedy właśnie wspomniany tu Janusz Bielawski w tych latach, kiedy jeszcze tego nie było, mówi: słuchaj, już jesteśmy w ćwierćfinałach, już mamy czasy te zbliżone do tych najlepszych. A ja myślę, a tam gada, gościu tam pewnie sobie marzy o tych medalach, marzy. I później przyszły sukcesy Patrycji, teraz Natalii. I wasze te historie, a także twoja, Urszula, to są takie wspaniałe historie dla młodych ludzi, że czasami się nie udaje, ale nie wolno się poddawać. W pewnym momencie miałyście duży zatarg ze związkiem, z trenerką reprezentacji, która zresztą też swego czasu pracowała w Białymstoku, panią Łukanową. I Patrycja, szukałaś pomocy w Rosji. Wtedy Urszula pracowała w kadrze rosyjskiej, a Natalia w pewnym momencie musiała wyjechać do Kanady. Młode dziewczyny zostawiają to swoje życie i wyjeżdżają. Opłacało się, prawda? Może Patrycja. Oczywiście, ja nigdy nie żałowałam. To jest tak, że ja chcę ciągle lepiej. Zawsze szukałam jakiegoś rozwiązania i w momencie, kiedy to rozwiązanie jest na wyciągnięcie ręki, no to ja z tego korzystam i cieszę się, że wszystko tak się złożyło, że gdzieś tam pomimo trudów, które musiałyśmy znieść, wyjazdów, to wszystko bierzemy na siebie i tak naprawdę mamy teraz te sukcesy, które są i myślę, że tą naszą wytrwałością możemy inspirować innych zawodników, inne dyscypliny. Ale to nie tylko chodzi o sportowców, to chodzi pewnie o wszystkich, którzy mają jakieś marzenia, trochę im się nie wychodzi, może trzeba pomyśleć, dobra, to się nie udało, poszukam innego wyjścia. No tak, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że droga do sukcesu nigdy nie jest prosta i może być bardzo kręta i że trzeba wytrwać, trzeba wierzyć w proces i w to, że jednak wszystko wyjdzie tak, jak trzeba właśnie. Pamiętam takie mistrzostwa Polski w Gdańsku. Akurat byłem tam przypadkowo, bo chyba Jagiellonia Białystok grała mecz w Gdańsku. To było w hali Oliwii. I był to taki smutny okres, kiedy Natalia nie miała takiego, powiedziałbym, poważania w kadrze. Chyba wyścig ostatni, decydujący o medalach w wieloboju. Ona jedzie
na te 3000 metrów jakoś tak samotnie właśnie, z tyłu. 3000 metrów. Nie dała rady i później musiałaś rzeczywiście szukać szczęścia w Kanadzie. I ja powiem tak, już troszkę wybierając w przyszłość, gdyby Igrzyska Olimpijskie najbliższe odbywały się w Kanadzie, to ja byłbym dzisiaj dał sobie ręce i nogi uciąć, żeby zdobyła medal. Wszystkie twoje sukcesy i pierwsze starty, i pierwsze podium, i pierwsze zwycięstwo. I wszystko wiąże się z Kanadą. No oczywiście oprócz Turynu, gdzie zdobyłaś mistrzostwo, Puchar Świata. Na szczęście gdzieś tam ten... to miejsce, jeśli chodzi o Kanadę, przełamuje, bo medale Pucharu Świata przywożę już tak naprawdę regularnie z każdego miejsca i ja wierzyłam w to, że to nie jest tylko i wyłącznie szczęście w Kanadzie, ale też po prostu to, że ja umiem jeździć. Troszkę żartowałem. I teraz wiem, co robię. Wiem, że to nie jest przypadek, że to jest tylko zbieg okoliczności, ta Kanada. Czyli to, że pojedziesz na igrzyska, wszystko na to wskazuje i trzymamy za to kciuki, że pojedziesz na te igrzyska do Pekinu za 3 lata, to cię w ogóle nie przeraża? Że to będzie Pekin, a nie Calgary, Montreal, albo nie wiem, co tam jeszcze. Teraz, tak jak mówię, jestem cały czas w tej topowej grupie regularnie i to wydaje mi się, że jest po prostu miejsce, w którym nie tylko ja, ale też wszyscy inni chcą zdobyć ten medal i będą walczyć, nieważne gdzie igrzyska będą rozgrywane. Te igrzyska już za 3 lata, może dopiero za 3 lata, wiadomo, że cel indywidualny to jak najlepszy start, medal tych igrzysk, ale też Urszula, tam chcecie pojechać sztafetą, najlepiej może dwoma, prawda? Taki jest cel. Bo oprócz sióstr Maliszewskich jest Nikola Mazur, która też startuje i też tam miała swoje jakieś niezłe przebłyski w Pucharze Świata. Są młode dziewczyny też, które, no i są chłopcy, którzy też powoli powinni zbliżać się do chociażby finału. Cieszę się, że pan redaktor to zauważył, że grupa powolutku rośnie w siłę. Jedni zawodnicy rozwijają się szybciej, drudzy rozwijają się troszeczkę wolniej, jedni potrzebują więcej czasu, tak jak w życiu. Natomiast najważniejsze jest to, do czego wracamy, to taka cierpliwość w dążeniu do celu. Zanim objęłam stanowisko trenera kadry w short tracku, zadałam pytanie Polskiemu Związkowi, jaki jest cel. Polski Związek tak naprawdę złożył to na moje barki, zapytał, co uważasz, co pomoże rozwinąć się polskiemu szortrekowi. Ja powiedziałam, że tak naprawdę zbudowanie silnych grup sztafetowych będzie gwarantem powtarzalności rezultatu. I gwarantem tego, że cała grupa będzie na wysokim poziomie, bo jeżeli zaobserwujemy, jaki jest trend i wszystkich zawodników, którzy wchodzą w skład najsilniejszych sztafet na świecie, właśnie ci zawodnicy zdobywają medale na Igrzyskach Olimpijskich. Nigdy w historii short tracku nie zdarzyło się, aby osoba, która nie posiada swojego całego teamu sztafetowego na Igrzyskach, zdobyła medal w biegach indywidualnych. To byłby ewenement, gdyby tak się stało. Dlatego też z całych sił skupiliśmy się na budowaniu tych silnych grup sztafetowych, na zbudowaniu przede wszystkim teamu, bo ja cały czas powtarzam, że grupa ludzi różnych, nie mających wspólnego celu, to nie jest jeszcze grupa. Chodzi o to, aby zrozumieć wspólny cel, aby pomóc sobie nawzajem, aby wesprzeć, aby cieszyć się razem sukcesem. Nie wszyscy są na tyle dojrzali, aby zrozumieć, czym jest grupa, a tylko to nam może zagwarantować, że do Pekinu dojedziemy wszyscy razem. I tego bardzo chcemy, bo to będzie gwarantowało nam powtarzalność rezultatów i to, że będziemy na wysokim poziomie i że nie będzie to jedna osoba czy dwie, tylko że będą tam naprawdę silne 4 dziewczyny, czy silnych 5 dziewczyn i silnych 5 chłopaków. To Pekin za 3 lata, a już za 2 tygodnie Mistrzostwa Świata w Sofii. Tutaj wiadomo, ostatni, ale pewnie jeden z ważniejszych startów, no na pewno jeden z najważniejszych startów w tym sezonie. Był złoty medal Mistrzostw Europy na 500 metrów, Puchar Świata na 500 metrów. Natalia, no to teraz tylko powtórzyć, co najmniej powtórzyć występ sprzed roku, kiedy był srebrny medal Mistrzostw Świata już też na 500 metrów. Jadę na pewno tam, aby zaprezentować się jak najlepiej, ale wciąż uważam, że to jest sport i to już jest końcówka sezonu, która jest i tak już strasznie ciężka, ale jadę tam jako najlepsza, jako liderka Pucharu Świata, więc nie wyobrażam sobie innej opcji, jak tylko móc utrzeć nosa niektórym dziewczynom. Żeby nie powiedzieć skopać tyłki, co chyba gdzieś przeczytałem, bo kopanie tyłka w łyżwach długich, to może się skończyć straszną tragedią. To naprawdę bardzo przykre jest. Tym takim niezbyt radosnym, ale malowniczym obrazkiem. Nie, kopania tyłków nie będzie. Nie, absolutnie kończymy. Proszę zwrócić uwagę na taki szeroki, uniwersalny wydźwięk tego, co opowiadaliśmy o współpracy i to nie tylko w dziedzinie sportowej się może zdarzyć. Gdyby ktoś chciał do tych słów przemądrych wrócić, będzie rozmowa na naszej stronie www.radiobiałystok.pl, a dyskusję prowadził Jerzy Kłakowski. Polskie Radio Białystok.